Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zajmiemy się naprawą szlifierki kątowej. Wystąpiły jakieś problemy po uderzeniach. Szlifierka chodzi, ale bardzo rzadko. Tutaj występują błyski. Najprawdopodobniej to są szczotki. Nie musimy wyrzucać naszego sprzętu, nie lecieć od razu do sklepu kupić nowego. Pierwsze zbadajmy, co jest grane z naszą kątóweczką. Może uda się ją naprawić własnymi siłami. Tutaj mam takiego dawcę organów, powiedzmy, jakaś stara, wysłużona, także spróbujemy przerzucić części z tej kątówki do tej i zobaczymy, czy uda nam się ją naprawić. Zapraszam do obejrzenia filmiku. I słuchajcie, zaczynamy od tego. Sprawdzamy naszą kątóweczkę, jest podłączona do prądu, jak widać. Stukamy, pukamy. Coś próbuje działać, próbuje chodzić, ale jak widzicie, o, są tutaj błyski. To oznacza, że słuchajcie, jak najbardziej kątówka jest dobra. Jeszcze tutaj uruchomimy jakiś nowszy model. Proszę bardzo. Prąd dochodzi, wszystko fajnie. Oznacza to, że kątóweczka jest dobra, nie musimy jej wyrzucać, nie lecimy od razu do sklepu i kupujemy nowej, tylko przyczyną tego wszystkiego, włączone, wyłączone, są, słuchajcie, szczotki, których tu trochę mi się uzbierało z jakichś wcześniejszych urządzeń. Kiedyś każdy producent dołączał do produktu zapasowe szczotki. Teraz słuchajcie, wycwanili się na tyle, że dawno już się nie spotkałem z tym, żeby do jakiegoś tam urządzenia dołączyli zapasowe szczotki. O, proszę bardzo, tu mamy, o, popatrzcie, tak wygląda ta szczotka. Cała przyczyna tego, że ta kątówka nie chodzi prawidłowo, to są szczotki. Zobaczymy drugą. To samo, prawie nie ma szczotek. O czym ja to mówiłem? O tym, że dawno się nie spotkałem z tym, żeby do jakiegoś takiego urządzenia, nie wiem jak takie lepsze markowe urządzenia, być może tam producent dołącza jakieś zapasowe szczotki, ale w tych popularnych chińskich produktach już dawno się z tym nie spotkałem. Dlatego producenci bazują na tym, że jest grono ludzi, którym przestaje działać to, tak jak tu widzieliście w filmiku, lecą do sklepu, kupują nowe, bo twierdzą, że nie opłaca się dawać na naprawy, bo koszt naprawy przekroczy zakup nowej kątówki. Popatrzcie, tu mam taki jakiś egzemplarz, który zostawiłem na części. Sprawdzimy, jakie on ma szczotki. O, w porównaniu do tych, patrzcie, te szczotki jeszcze powinny pochodzić. Rozmiar jest ten sam. W przypadku takich właśnie produktów typu chińszczyzna dużo części jest. O, druga szczotka też wygląda fajnie. Dużo części jest takich, które możemy wykorzystać. Dlatego zostawiłem to. Akurat mam gdzie trzymać, prawda? Mam gdzie trzymać takie rzeczy. Dlatego zostawiłem to do... Jako dawca, prawda? Dawca części. Także teraz włożymy sobie te szczoteczki tutaj. Pasuje wszystko fajnie. Skręcamy.
szczoteczka. Ok, mamy to wszystko skręcone. Teraz przystąpimy do testu. Zobaczymy, czy szlifierka działa. Proszę bardzo. Nie widać żadnych iskier. Tutaj przyczyną awarii ewidentnie były szczotki. Słuchajcie, kilka minut naprawiliśmy za pomocą tego typu szczotek. Naprawiliśmy nasz sprzęt, także sprzęt jest gotowy do użycia. I co? Mam nadzieję, że porada Wam się podobała. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału, tak żebyście nie przegapili następnych porad i filmików. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!